teraz lawendę będę przycinał. No, dosyć mocno chcę ją przyciąć. Ale z kolei czytałem, że nie można za mocno. Nie mam z nią doświadczenia. No, tak poobcinam, żeby coś zielonego zostało, ale jednocześnie dość mocno, nie? O. Tak. Patrzę po prostu, gdzie ona tu wypuszcza i zostawiam tam, gdzie wypuszcza. O, tu wypuszcza nawet tak nisko, to ja ją nawet tu ciachnę. Tu też. Mocno ją chcę przyciąć, bo ona taka biedna się tu przechyla. No, chcę ją trochę wyprowadzić. Zobaczymy, jak się uda, nie? Ciekaw jestem, czy ona tak ładnie odbije, jak to gdzieś tam czytałem. Dobra, mamy lawendę. Teraz przejdziemy do wrzosów. Tak, tu mam cztery wrzosy, raz, dwa, trzy, cztery, posadzone w zeszłym roku, chyba jakoś wiosną, czy kiedy tam, nie pamiętam. No, w każdym bądź razie, z tego, co ja tutaj widzę, to ten i ten przeżył, a ten i ten nie przeżył chyba. Ale nie wiem, może coś tam będą gdzieś od spodu później puszczać. Trudno wyczuć. W ogóle nie mam z tym doświadczenia. Pierwszy raz to mamy. Także tnę na wyczucie. Tak, o. Tak potnę. I nie wiem, czy nie zabiję. Nie, się okaże wszystko, jak to będzie. Napiszcie mi tam w komentarzach, jak coś wiecie na ten temat więcej, bo naprawdę jest takimi, no z wrzosami nie mam w ogóle doświadczenia. One tu już widzę na górze ładnie zaczynają puszczać. Nie wiem, czy im to nie zaszkodzi, że je teraz obetnę. No ale to nie ryzykuje, ten szampana nie pije, nie? O, tak obetnę. Gdzieś tam czytałem, że ludzie przy ziemi nawet obcinają. Nie wiem. Nabiorę doświadczenia, to będę wiedział. A te to tak mocno obetnę. Bo one moim zdaniem są tu suche w ogóle. Zobaczymy, co to z tego tu będzie. Czy w ogóle cokolwiek tu wypuści. Szkoda, no. Tak ładnie w doniczce, w takim niemieckim dyskoncie kupione. Ładnie wyglądały, ale co z tego? Pozostawiam tu. No i tutaj mam na kolejnego, który jest zielony. Z tym ostrożniej.
Okej. No i ten ostatni, nie wiem czy go widzicie, chyba nie. Ale on jest taki sam jak ten. Ja go tu przytnę. Później pokażę całość. No i przyciąłem te wrzosy. No ale fajnie, jakby mi ktoś napisał, czy dobrze, czy niedobrze. No tak, to jest przycięte. Ten, który żyje. Ten, który moim zdaniem i tak nie żyje. No to przyciąłem niżej. Może to jakieś różne gatunki, że on dopiero później wypuści, nie wiem. Ten znowu żyje, o. Taki. Tak go przyciąłem. No poobcinałem czubki tak. O i tu jest ten ostatni, co też chyba nie żyje. Nie wiem, naprawdę. No ten to tak 10 cm od ziemi jest ucięty. Ten troszkę wyżej, nawet mu pozostawiałem takie trochę, może z 15 cm będzie miał od ziemi. No napiszcie coś. Tak, no i nadszedł czas na hibiskusa. Zobaczcie, jaki on jest duży. No, może 3 metry. Ze 3 metry będzie miał spokojnie. No, ale właśnie chcę go przyciąć tak niżej. Tutaj. No i tak go. Tutaj też trochę z tej strony go muszę obciąć, bo mi tu na przejście wchodzi. No tak, generalnie kształt chcę zachować taki, jak jest. Tylko chcę go zmniejszyć trochę. Fajnie. Właśnie się urwał jeden szczebel od drabiny, ale to już później naprawię. Teraz tu tym się chcę zająć. Mam nadzieję, że następny się pode mną nie urwie. No tu trochę pracy będzie, bo to jest tych gałązek sporo. No, tam będzie mi ciężko sięgnąć. Musiał chyba iść od strony kurta, tą drugą stronę. Się pięknie rozrasta. Naprawdę mu tu to miejsce widać pasuje. A jak pięknie kwitnie, zobaczycie później lata, jak on pięknie kwitnie.
No co, Halinka, co? No chodź, chodź. No tak, tak, chodź. Chodź tu się głaskać, chodź. No chodź, chodź. Chodź tu, chodź. Chodź, Halinka, chodź. Chodź, Halinka, chodź, chodź. Taka gąska, taka. Nie wiem, mam nadzieję, że widzicie teraz. No. No, gęsi rzadko takie chyba są. Raczej próbują atakować. Nie, Halinka? Powiedz, no. Ej, nie skup mnie, bo nie lubię. Skubania nie lubię. No. Ty, kuperku, ty.